Witajcie. Dziś miał być odcinek z serii Kilka słów o Warszawie. Niestety będzie to odcinek z serii Warszawskie nowości. Z jakiej przyczyny wprowadziłem takie zmiany? Dziś miałem dodać wam odcinek o dwóch ostatnich jelczach, jakie jeżdżą w służbie WTP liniowo. Ale wczoraj natknąłem się na jednej z grup na Facebooku na informację o wycofaniu tych pojazdów ze służby w komunikacji miejskiej Łomianki. Zapraszam do oglądania. W 2018 roku KMEU zakupiła autobusy od MZA, które zostały wycofane. Były to Jelcze Mastero. Ostatnie dwa o numerze 733 i 4 jeździły w służbie KMEU niemal do dziś. Kilka dni przed ukazaniem się materiału przestały kursować. Te Jelcze, podobnie jak Solarisy 18-metrowe, jeździły tylko w czasie wzmożonego ruchu na liniach obsługiwanych przez KMEU. Jako że KMEU wystarczy taboru na obsługę takiego wzmożonego ruchu, Jelcze zostały wycofane. Oczywiście ich wiek również przyłożył się do faktu wycofania tych wozów. Aktualnie stoją na bazie KMEU w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej i są rozbierane z elementów wyposażenia takich jak kasowniki czy biletomaty. To na tyle z dzisiejszego odcinka.